W momencie, gdy się zacząłem rozbiegać, bombardier mi wystawił rękę do przybicia, czaisz? I nie chciałem w niego wjeżdżać, bo to było nie fair, kurwa, i się zawahałem, nie? I już wiedziałem, że jest po walce. Jesteśmy już po gali Prime Show MMA 2. No Stifler, chyba nie tak to miało wyglądać, prawda? No nie. Zapowiadałeś, że znokautujesz bombardiera szybciej niż Mariusz Pudzianowski, no ale to ty wylądowałeś. No bo wiesz, no bo taki był plan. Ogólnie wiesz, kojarzysz kolano Masvidala w skrętach wjechał? Na szybszy knockout w UFC? My to ćwiczyliśmy od 2 miesięcy, ja tak miałem zacząć walkę. I gdy w momencie, gdzie się to wychodziło zajebiście, nawet tutaj na korytarzu wychodziło zajebiście. Widzieliśmy, że Superman puncha i wysokie kolana. No to kolano to było, tak miałem zacząć walkę i w momencie, gdy się zacząłem rozbiegać, bombardier mi wystawił rękę do przybicia. I nie chciałem w niego wjeżdżać, bo to było nie fair, kurwa, i się zawahałem, nie? I już wiedziałem, że jest po walce. I bombardier takim swoim sympatycznym podejściem zniszczył cały twój plan. No. Dosyć niespotykane jak na świat MMA i po prostu brutalne walki, prawda? No tak, ale jak polubiłem, bo wiesz, nawet my przed samym moim wyjściem sobie gadaliśmy, przywijany Żółwik i Good Luck, wiesz, zaprosił mnie do Senegalu w ogóle po walce, nie? I co, wybierasz się do Senegalu? No chyba raczej tak, nie? Okej, jakby co dalej w takim razie ze Stiflerem w świecie freak fightów ogólnie? Znaczy, wiesz, ja już wcześniej to mówiłem przed tą walką, że ja planuję się stoczyć tylko jedną walkę i kończę karierę freak fightera, wiesz, operuję sobie nos, nawet nie będę mógł przez rok walczyć. Może jeszcze potem w przyszłości, powiesz, po tym roku gdzieś tam zawalczę, nie? Ale no chcę zrobić jak najszybciej tą walkę, póki jestem w treningu i wiesz, żeby mógł zrobić potem ten nos, nie? I a tylko masz jakiegoś wymarzonego rywala na ostatnią walkę? Kurwa nie, no nie mam pojęcia, nie? Wiesz, tam mi pytają, wiesz, może Soroko, nie? No, nie wiem, może Soroko. No właśnie, też chciałem spytać o Soroko, bo dzisiaj wyszedł do walki, zaprezentował się, no i przegrał z Tyborim. No to była, wiesz, walka wielkich dwóch przegrańców, nie? Czyli rozumiem, że tutaj i Paweł Tyburski i ewentualnie Soroko mogliby być na takiej liście, żeby z tobą się zmierzyć? Tak. Nie ma szans, wiesz, masakra. Ale w ogóle widziałeś tę walkę? Widziałeś, jak Adam się zaprezentował, Soroko? Nie, ja słyszałem. Okej, on dostał ciosy na wątrobę, no i po prostu już nie wytrzymał, słyszałem, tak, po walce. No, po walce uciekł, też, nie wiem, myślisz, że to jest jakiś problem psychiczny, czy po prostu uciekł? Tak go bolało? Nie, no się... wątroba to jest takie, gdyby dostaniesz mocno wątrobę, znaczy ja nie dostałem nigdy, ale słyszałem, że nie da się tego przezwyciężyć, nie? Jaki był silny, kurwa, i tak uklękniesz, nie? A tak dokładnie to w ogóle chyba nawet nie wiesz, ile ta walka trwała, no nie? Tak nie na... Znaczy nie, że 50 sekund zabrakło do pierwszej rundy jakoś, nie? A mówisz teraz o Sorokozy... A moja, no, tak. Nikt mi nie powiedział ile. W sensie ja też nie do końca nie wiem, no około 20 sekund tak na moje oko. Okej. Czyli w sumie no mniej więcej tyle, co bombardier wytrzymał z Pudzianem. No. A myślisz, że on ma szansę na ten rewanż wymarzony z Pudzianem? Myślę, że ma teraz, ale ja bym go widział w walce z Popkiem, czaisz? Tutaj na Prime, nie? To by było wow. Popek już tutaj się kręci, prowadzi cringe room. Mi się wydaje, że bombardier Popek to by było to, nie? Może podrzuciłeś jakiś pomysł na walkę? No wiesz, dwóch pogromców Stiflera, nie? No. No tak, czyli rozumiem, że operacja nosa będzie po kolejnej walce, tak, czyli tej ostatniej. No tak, no bo wiesz, ja potem już nie będę mógł rok nic robić, wiesz, ani trenować, ani nic, nie? A jak już stoczysz tę ostatnią walkę, to aktorstwo? No mam tam parę planów, no ale tak, no aktorstwo, no. Okej, no to w każdym razie życzę ci, żebyś się jakoś rozchmurzył i poprawił sobie nastrój, bo wiem, że ta porażka na pewno bardzo boli. Boli, no. Więc dzięki wielkie za rozmowę i trzymaj się. Dzięki. No, dzięki, siemanko.